Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj mamy vloga z Alitą. Alitos, idziemy robić kawę? Alitos? Chodź, idziemy robić kawę. Gdyś ty zwariowała. Chodź, idziemy robić kawę. A Dalenios gdzie? Ja już chcę robić kawę razem z Alitą. Alita? Alita, chodź! I Dalenios też idzie. Dobry Dalenios. Idą we dwójkę. A wam jak się spało? Jedziemy dzisiaj do Warszawy, ale najpierw idziemy jeszcze do moich rodziców pozałatwiać parę rzeczy. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Kawa. Pojedziemy jeszcze, to odpalimy to Allegro. A co chcesz kupić? Kosz na śmieci. Chleba chciałam kupić. Gniazdko na wyspę musimy kupić. A! I tą lampkę na pół piętro. Po kolei jedna lampa w miesiącu, to za 2 lata uzbieramy wszystkie. Także tą se umaniłam, że teraz kupię. A już mam nawet upatrzoną, to ci pokażę. No mam. Kod SMS. Ty masz komórkę? Chyba na dole. Powiedz, po co jest kod SMS właściwie? Kod SMS powinniście mieć chyba w każdym miejscu, gdzie się logujecie, ze względu na to, o ile macie męża, żeby przyniósł telefon, żeby po prostu było bezpiecznie, że nikt wam się nie włamie na konto, ponieważ żeby wejść i się zalogować, trzeba przepisać kod, który przychodzi na wasz telefon, na wasz numer telefonu. Takie gniazdko jest idealne, jeżeli chodzi o dalszy ciąg naszej kuchni, która będzie jeszcze się ciągła przez normalnie kilka tygodni, spokojnie. Żeby włożyć je w blat, tutaj co prawda nie ma zdjęć, jak to wygląda, ale widzimy na blacie tylko taki kawałek i gniazdko jest równo z blatem, także fajnie, bo mamy tam podłączenie do prądu, a nam też zależało, żeby były USB, czy na telefon, żeby podłączyć do ładowania. Dokładnie. Tylko to gniazdko nie ma kabla i trzeba sobie, do niego się po prostu podłącza kabel. Tak. Takie dwa. Jakie zdjęcie. Że się otwiera i że ma kółeczka. Różne kolory, a my bierzemy tylko zielone, tak? Mamy zielony, jeden, który kupiliśmy wcześniej. No to niech wszystkie będą jednakowe chyba mamy. Vloga kilka dni później, bo pewnie będziecie zainteresowane i ciekawe, jakie produkty przyszły, jak to wyglądało, także już wam pokazuję. W pierwszej kolejności gniazdo na wyspę, jak dla mnie mega sztos. Tutaj jeżeli jesteście przed dokonaniem takiej decyzji, to naprawdę mega polecam, ponieważ jakość wykonania akurat tego gniazda, które my zakupiliśmy, jest naprawdę bardzo wysoka. Jest to metalowe gniazdo przede wszystkim, bo to nas zastanawiało, czy to przyjdzie plastik, czy metal, jak to będzie wyglądać, także naprawdę w 100% warte swojej ceny. Teraz czeka na podłączenie. Kolejną rzeczą jest
lampa i w końcu doszła piękna ceramiczna lampa, zapakowana, masakra, zapakowana i jeszcze raz zapakowana, niesamowicie mocno. Także dotarło wszystko w całości, w żaden sposób nie była uszczerbiona, przyjechała kurierem akurat w tym przypadku, tutaj nie było Allegro Smart. A, no i oczywiście pokażemy Wam, jak wygląda już w całości, po zamontowaniu, bo jesteśmy zachwyceni, mamy lampę na półpiętrze, tyle czasu, w końcu się udało. No i pościel. Mi zależało na pościeli takiej mega minimalistycznej, w jednej kolorze, max w dwóch kolorach, ale takiej, żeby nie było widać włosów ani Ality, ani Dalenia. I tutaj u nas sprawdzają się pościele szare, tudzież granatowe. I tylko te dwa kolory możemy mieć, no bo na białym widać strasznie Dalenia, na ciemnych widać strasznie Alitę, więc to jest takie wypośrodkowane. Naprawdę jest super, jest bardzo cieniutką pościelą, taką delikatną, ale za cztery dychy i kosze na śmieci też dotarły, kosze na śmieci. I wszystkie produkty macie opisane w linkach pod filmem, także może coś z tego Wam się przyda, a my lecimy dalej z tym dniem, a ja z tym montażem tego filmu, także miłego oglądania. Zostaw kciuka w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. Zrobiłeś. Zamykamy laptopa i lecimy dalej. Pozbieraliśmy się i jedziemy. Jedziemy załatwiać boiler dla rodziców, ponieważ im strzelił i nie mają teraz ciepłej wody i musimy im jak najszybciej pomóc, więc jedziemy do sklepu, będziemy wybierać nowy boiler i później będziemy go jeszcze zakładać. Yes. W międzyczasie strzelił nam telewizor, mój kochany telewizor. Tak, ale najlepsze jest to, że sprawdzaliśmy dlaczego, co właściwie robił. Cały czas się włączał się i wyłączał się. I generalnie przyczyną tego było wydawanie przez cały czas komend przez pilot. A to jest spowodowane tym, że ktoś coś położył na pilot i cały czas coś było przyciśnięte na pilocie. I na początku stwierdziliśmy, że być może to był Dalenios, który gdzieś tam się glebnął na pilot i wydawał komendy do telewizora, tudzież robił jakąś imprezę pod naszą nieobecność. Aczkolwiek to jest tak jak księżniczka na ziarnku brochu, że to nie mógł być Dalenios, bo przecież nie wyleżała się na takim niewygodnym pilocie. Poza tym miałaby odbite na pewno te... Guziki, bo po niej by było widać. O, byłoby widać. My stwierdziliśmy, że to jest Alitos, który nieważne gdzie ona tam się położy i zaśnie. No ale udało się to wszystko zrestartować samemu, bo Krzyś znalazł rozwiązanie tego sposobu. Nie trzeba było żadnych serwisantów zamawiać. Nawet nie wiem, gdzie się zamawia serwis. Zajęło mi to tylko 2 dni. Tylko 2 dni. Znaczy same to ci zajęło 5 minut. 5 minut, ale znalezienie, jak to zrobić. 2 dni. Teraz podczas obrabiania widzę, że gdzieś zniknęły mi kadry z powrotu do domu, z wymiany samochodu i ogarnięcia się w kierunku Warszawy. Także to miało miejsce, ale niestety nie udało mi się tego nagrać. A odnośnie samochodu, który zaraz zobaczycie, no to powiem już... To już Wam powiemy normalnie. Idziemy do Warszawy. Ponownie. Do pytania na śniadanie. Tak, do pytania na śniadanie. To nie będzie wiele pytań. Auto mamy z wypożyczalni. Tak, to nie jest, nie kupiliśmy nowego samochodu, bo już się takowe pytania pojawiały. My potrzebujemy czasami, bo nasz gofer to nie dojedzie. No nie dojedzie do Warszawy, no. Prędzej byśmy go dopchali chyba. A tymczasem życzcie nam szerokiej drogi i mamy hot dogi z kiełbasą polską. Circle K. Normalnie hot dog z kiełbachą. Dobry. Tylko trzeba gryźć, bo skóra jak na byku. Aha. Dobrze gryź. Dobrze gryzę. No. Teraz mnie uczyłaś. O, popatrz Krzyś, mam całe lusterko nieurydupcone od... I ty też masz całe lusterko! Gdzieś to przypada, powiedzą, że... Tak, wszystko. Jaka dobra. Zajebiście, mi też smakuje. Ile sobie dałeś syropu? Dałem sobie czekoladowy i karmelowy. Ja też karmelowy i 2 razy czekoladę. O, jaki ulipek słodki!
try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed. Where's this? Inny czadowy pokój. Znalazłam taką odżywkę do włosów, którą wszyscy polecają. Ale kupię ją jak wrócę, żebyś nie widział ceny. Nie targaj się tak. Śpisz po tej stronie. Aha, chyba. Nie wyleguj mi stronę, zbadania swoją. Przyjrzyj się uważnie. No, dziewczyna. Sukienka. To teraz wy! Ja wam to pokażę. Przyjrzyjcie się uważnie. To jest straszne. No! Wy zostaliście? Co? I teraz w komentarzu pisze każdy, kto tak ten. Wystraszyłaś się? No! Ja bardzo. Przepraszam, ja tak patrzyłam w to kółko jak rąbnięta, no nie? I patrzę i piszę do Emilki, ja nic nie widzę, no nie? A Emilka drzwi. I ja szukam te drzwi, no to tu są drzwi. I patrzę. Jak zobaczyłam, to się prawie obsrałam. Ustaj na śmieciłeś, bo to jest wszystko pod twoją paszczą generalnie. Do tego pójdę spaść. Na pewno nie! Na pewno nie. Ja nie śpię prawie. Dzień dobry! Hejka, witamy was bardzo serdecznie. I se poszła. Samego rana, jest. Patrz. Zgubiłam koreczek. Co dzisiaj mamy, Martuś? Środę. Dzisiaj to ten dzień, kiedy Martusia występuje w pytaniu na śniadanie. Już nie możemy doczekać, idziemy tylko jeszcze na śniadanko. Krzysia ulubione śniadanko zawsze z rana. I wtedy pojedziemy do telewizji i tam nagramy Martę, jak się będzie sprawdzać. O ile będzie możliwość taka, bo zazwyczaj nie ma. Weź sobie skończyć. Nie zakładaj na głowę. Dobra, podoba mi się. Okej, okay, to my kończymy, idziemy na śniadanie, może coś na śniadaniu nagramy, zobaczymy. A kończymy i się zbieramy. Trzeci raz z rzędu, moi drodzy. Trzeci raz, jak się cieszę z tego powodu. Są z nami goście. Marta Tomaszewska, blogerka, blog Enjoyment. Agnieszka Jelonkiewicz. Ja mam w domu włochacza. I jak dla mnie jest jak najbardziej w porządku, jeżeli chodzi o brak depilacji. A jeżeli depilację już, no to kolarze, pływacy, no okay. Takie sportowcy, wiadomo. Jak Bartuś? Jak to można tak wyprostować? Jak się czujesz? Wspaniale. Zadowolona jesteś? Tak. Udało ci się coś powiedzieć? Tak. Tak. Nie. A co, nie? Nie? Super! Podobało mi się dzisiaj bardzo. A teraz mój mol. W ogóle chciałabym nadmienić, że moją stylizacją zajął się dzisiaj mój mąż. Ja wybrałam tylko buty, ale to już wspominałam, ale jeszcze chcę to podkreślić. A teraz idziemy do Ikei, Ikea. Na ciastko! Co ciastko? A ty? Give it all away. That's what you give. Get what you give.
Rozładowała nam się kamera, więc nie zdążyliśmy dograć. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Ja biorę się za robienie prania. Wam życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę. I co? Do zobaczenia. Pa! Get what you give, that's what you get, you get what you give, you get what